Witajcie na moim kanale. Dzisiaj Wam chciałem pokazać, jak zaoszczędzić pelet, wykorzystując darmowy brykiet z kartonów. Więc na ruszta, które sobie trochę podniosłem, które są nad palnikiem, wkładam taki brykiet z kartonów, który robię, i to pozwala mi zaoszczędzić o połowę zużycie peletu, czyli to jest dobry efekt. Proszę bardzo, jak to się pali, brykiet, pod spodem pelet, palnik. Palenisko obłożyłem cegłami szamotowymi, aby uzyskać tu jeszcze większą temperaturę. Tu także mam cegły szamotowe, aby te gazy, które powstają ze spalania, się dopalały, aby wykorzystać całkowicie spalany materiał, spalane paliwo w postaci peletu i drewna. O, tak tam się pali. Także oczywiście brykiet wrzucam wtedy, kiedy jestem w domu i w dzień, bo wiadomo, że w nocy specjalnie nie wstaję, ale w dzień to tak co pół godziny sobie wrzucę taki brykiecik w te moje tu palonisko. No i to jest duża oszczędność peletu, powiem. Przerwa pomiędzy rusztem, na którym wkładam brykiet, a paleniskiem od peletu, no to jest jakieś 3-4 cm. Także popiół z palnika sobie spokojnie zlatuje na dół. Niczemu nie przeszkadzają ruszta. Tu się swobodnie pali. Także zachęcam do wykorzystywania brykietów, do robienia samemu brykietów. Pozwoli nam to zaoszczędzić zużycie peletu. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Cześć.